Razem działamy na polu kulturalnym na rzecz naszej małej społeczności. Prezentujemy naszą gminę gdzie tylko się da, jak tylko się da. Ale zanim przejdziemy tak do tej części oficjalnej, chciałbym Państwa zaprosić na taki premierowy pokaz w wykonaniu najmłodszych i tych starszych i średnich tancerzy, którzy uczestniczą w Domu Kultury w takim mikołajkowym, świątecznym klimacie. Także zapraszam najmłodszych na scenę. Juniorki gotowe? Gotowe. Zobaczcie, gotowe. Także zapraszam na występ, koncert juniorów. Wielkie, wielkie brawo oczywiście, szanowni państwo.
Zrobi się atomowo na scenie, ponieważ będzie kolejna grupa taneczna Atom Kids, atomy tak zwane, nasze atomówki. Zapraszam na scenę, wielkie, wielkie brawo. Wielkie, wielkie, wielkie brawa.
chwilę będę piękny, że tutaj słowo odpowiedzi, ponieważ oni często występują w formacjach mieszanych. Ja nigdy nie wiem, w końcu po twarzach poznaję, że są z tej grupy, ale tańczą znowu w innej. Także ja tylko słucham tutaj, jak pani Emilia mi podpowiada. Także za chwilę przed nami Fixed Dance. Zapraszam na scenę. Myślałem, że o prawach nie będę musiał przypominać. Starsza grupa działająca w Domu Kultury Taneczna TNT. Zapraszamy na scenę. Oczywiście może zachęcić mnie.
No poczekajcie malutko, za chwilę. Trochę ciszej, nie? Ja to mocny głos mam. Poczekajcie z tymi piórkami. Mam nadzieję, że dzisiejsze występy bardzo się podobały Państwu. Mam nadzieję, że sprawiły troszeczkę nas na swój, ten przedświąteczny bardziej. Szanowni Państwo, chciałbym z tego miejsca serdecznie przywitać, to już tak oficjalnie, władze gminy Zakrzewo w osobach pan wójt gminy Zakrzewo Artur Męczak, pan sekretarz Jan Bon. Witam również serdecznie pana przewodniczącego Komisji Skróce Oświaty i Kultury. Bardzo długa nazwa nie będzie, to była maszyna polskiego, kulturowa. Także, panie wójcie, wiem, że gdzieś tam obowiązki naglał, także może pan wójt pierwszy złoży życzenia tak od siebie dla nas wszystkich, a ja potem. Jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Ja bardzo przepraszam, że nie mogę być do końca, ale mamy wyjazd z wójtami jeszcze dalej. Taki okres, że musimy jeździć. A, drodzy Państwo, wam wszystkim najlepsze życzenia spędzenia tych świąt przy rodzinnym stole. Powiem szczerze, cieszę się, że pani jest koło gospodyństwa. To jest wymysł jakby nasz wcześniejszy, te panie są, działają. Powiem szczerze, dzięki Bogu, że jesteście i działacie. Dzieciom dziękuję za to, co potrafią, bo naprawdę co wy potraficie wytańczyć, zaprezentować naszą gminę, to naprawdę wielki szacun. Jeszcze raz dziękuję bardzo. A tu wszystkim, ja przepraszam za głos, tracę głos, odparzuję się, za dużo gadam. Naprawdę jeszcze raz wszystkim wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia i oby było jak najwięcej przy stole wigilii. Także wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. I prawdopodobnie taka niespodzianka, bo dzisiaj władzę przyjmuje Mikołaj. On się pojawi, także on dzisiaj będzie rządził w gminie Zakrzewo. Wielkie szanse. Serdecznie dziękujemy. Kochani, ja również z całego serca pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia od dwóch pomocników, już dwóch elfów już ucieka. Najserdeczniejsze życzenia, kochani, za to, że jesteście, że chcecie być i chcecie robić i działać na polu kultury. Nie zawsze jest to łatwe i proste, nie zawsze to przyciąga, bo to jest ciężka praca na zajęciach czy treningach. Widzę, że też nie ma nas wszystkich, myślę, że troszeczkę część dzieciaków choruje, także no mam nadzieję, że za rok spotkamy się w jeszcze większym gronie. Także, kochani, wszystkiego najlepszego. Zdrowia przede wszystkim, pogody i spokoju w te święta, żebyśmy w przyszłym roku spotkali się i realizowali kolejne jakieś fajne, ciekawe projekty kulturalne. Mam ich mnóstwo w głowie tych pomysłów, także mam tutaj aktywnych, że tak powiem, instruktorów, którzy chętnie ze mną wspólnie podejmują każde wyzwanie, także myślę, że w przyszłym roku również będzie się wiele, wiele dobrego działo, myślę. Także proponuję tutaj przełamać się opłatkiem, może żeby nie przedłużać, ja co roku proszę o to. Wirusy szaleją, kochani, wiemy, bo widać, że jest nas mało. Są opłatki, nie wiem, czy tutaj mogę liczyć na pomoc. Panie Marcinie, panie Janku, w rozdaniu tych opłatków tutaj wszystkim. Każdy weźmie, pomyśli sobie w myślach życzenie. Także jeśli, to jest nieuniknione, podejrzewam, jeśli ktoś chce, no to między sobą, ale może nie przedłużajmy, bo jak widzicie, tron już jest, święty Mikołaj paczki zostawił bardzo ciężkie, także myślę, że lada chwila się zjawi, bo miał jeszcze, że tak powiem, jedną imprezę w Domu Kultury w Wątkowie, także za chwilę pewnie gdzieś tam będzie lądował na dachu, stąd też już przygotowane tutaj zejście dla niego, nie wiem, czy z tej strony, nie wiem, z której strony się pojawi, a mam nadzieję, że zdąży. Także serdecznie zapraszam, złóżmy sobie wspólnie życzenia. Ja Państwu, opiekunom, rodzicom, wszystkim serdecznie dziękuję i zapraszam. Za chwilę przejdziemy do dalszej części naszego spotkania. Wszystkiego dobrego, kochani. Thank you.
chwilę.